Witajcie, kochani, na kolejnym naszym wspólnym spacerowaniu. Podczas tych spacerów wędrujemy w głąb siebie, poznajemy coraz bardziej samych siebie, dokonujemy jakichś ewaluacji, zmian, zauważając, że te zmiany w nas powodują, że coś zmienia się wokół nas. I właśnie na tym polega sens tego naszego wędrowania, a to, że robimy to wspólnie, bardzo nas wspiera. Wiem, że jest nas coraz więcej, piszecie o tym do mnie, rozmawiamy o tym wspólnie, to Was wspiera, mnie również, i to tworzy taką fajną energię. Myślę, że czujemy to wszyscy, bo taka pomnożona, zwielokrotniona, bo jest nas przecież tak wielu, daje nam większą moc. To taki krąg ludzi trzymających się za ręce, przez których przepływa ta energia, taki prąd, który daje nam zasilanie, daje nam takie wspólne światło. No może sobie właśnie tak wyobraźmy, że wszyscy my tutaj, tak właśnie trzymając się za ręce, tworzymy taką bardzo harmonijną całość i wytwarzamy wspólną energię. I ona jest ogromna. I za każdym razem, kiedy się tutaj spotykamy, zmienia się coś we mnie, tym spotkaniem, pod wpływem tej energii. Zmienia się też, mam nadzieję, coś w Was. To jest tak, jak malarz, rzeźbiarz, fotograf, pisarz czy muzyk, tworząc dzieło sztuki, wkładając to całą siebie, kreując coś autentycznego, manifestując jakąś ważną ideę, prawdę, pracuje w jakimś procesie, który zmienia go od środka, a to, co uwiecznia w ten sposób w tym swoim dziele, powoduje jakieś drgnienie na zewnątrz, zmianę u kogoś, kto słucha muzyki, kto patrzy na obraz, kto czyta wiersze, też bierze udział w tym procesie, też przechodzi swój. Już nie jest taki, jaki był przedtem. To są często subtelne zmiany. Czasami są bardzo poruszające i dotyczą zetknięcia nas z różnymi sytuacjami, z ludźmi. Stajemy się częścią sytuacji. Stajemy się też wspólni w tym odczuwaniu z innymi. Wchodzimy w ich procesy. One stają się naszymi. Uwrażliwiamy się wzajemnie, stajemy się bardziej uważni, tacy bardziej wspólni, tacy czujący tą wspólną energię, tacy trzymający się za ręce, tworzący nieskończoną ilość kręgów i mnóstwo połączeń. I tak czując, myślę, że potrafimy coraz bardziej pracować z tymi energiami, z ich przepływem. Potrafimy przekazywać sobie informacje telepatycznie. Potrafimy odczuwać na odległość emocje innych. Tacy uwrażliwieni umiemy jasno widzieć, jasno przeczuwać,
wyprzedzamy naszymi wyobrażeniami to, co się ma wydarzyć. To są cuda, to jest magia, ale to jest też nasza rzeczywistość, którą chyba realnie już zauważamy, że to się dzieje naprawdę. A to jest właśnie efekt tej naszej wytężonej, wspólnej pracy. Pracy nad sobą, ze sobą, w zauważaniu siebie, w docieraniu do siebie, w poznawaniu siebie. I właśnie tutaj dzisiaj, na tym naszym wspólnym spacerowaniu, wypadły dwie karty. Karta prawdy, takiego właśnie bycia sobą, takiej autentyczności, niewinności, takiego odkrywania siebie bez potrzeby ukrywania czegokolwiek, bo w wizerunku jest tutaj mega kobieta, która w swej niewinności, tej takiej pięknej nagości, jest najbardziej naturalna, najbardziej prawdziwa i jest też szczęśliwa, bo to jest mój sen, w którym ta nagość była czymś bardzo naturalnym, bo wszystko to działo się w raju, w takim rozkwitniętym, pięknym ogrodzie, gdzie wszystko było oczywiste, szczere, niewinne, piękne. Nikt nic nie musiał ukrywać i mógł być po prostu sobą. I to, co oglądacie teraz na zdjęciach, to słońce, to miejsce, to jest też właśnie taki raj. I może nie chodzi o jakieś konkretne miejsce w przestrzeni czy w czasie, bo ten raj zależy oczywiście od nas. Jeżeli my czujemy się w czymś naturalni, szczęśliwi, możemy być właśnie sobą, nic nie ukrywać, to każdy zakątek świata będzie nam dawał takie poczucie raju, bo wszędzie będziemy się czuć jak u siebie. I w tych skomplikowanych połączeniach z innymi, w różnych sytuacjach, będziemy też tacy swoi, naturalni i prawdziwi. I mówię tutaj dużo o tej naturalności, prawdziwości, szczerości, o tym byciu sobą, bo właśnie w miejscu, w którym jestem teraz, tak się czuję. Może to nie zależy właśnie od miejsca, może to zależy od tego, co w nas jest, co rozwijamy w sobie, co zauważamy, na jakim etapie jesteśmy. Ale właśnie jest to, myślę, dla nas wielu moment ważny, żeby tak zauważać siebie, żeby tak dać sobie swobodę bycia sobą. I w tym momencie, kiedy o tym myślałam, na tym naszym wspólnym spacerze, pojawiła się znowu tęcza, przecudna tęcza na niebie. I oczywiście odebrałam to jako znak z nieba, że idę słuszną drogą. I chciałam się koniecznie tym z Wami podzielić. Tą tęczą, tym, co pomyślałam i tymi moimi kartami, które tak bardzo synchronicznie zawsze pokazują to, co we mnie, to, co w Was. I jest jeszcze tutaj jedna karta, też z niezwykłą energią takiego zaufania do świata, zaufania do życia, przytulenia tego świata, przytulenia siebie. Przedstawia taką szczęśliwą mnie, pomimo oddaleń, pomimo tęsknot, otulałam bliskich wyobrażeniem bycia razem. Przytulałam drzewa nazwane imionami moich bliskich,
I miałam poczucie właśnie takiego razem, takiego kręgu połączonych rąk. I ten dzisiejszy spacer razem z Wami, razem ze słońcem, z tą tęczą piękną na niebie, uświadamia mi, jak bardzo ważne są te nasze wszystkie połączenia, te kręgi, które tworzymy z innymi. A wszystko to dzięki temu, że coraz bardziej rozpoznajemy sami siebie, że stajemy się bardziej naturalni, prawdziwsi, że rozumiemy po prostu siebie i umiemy też wczuwać się w sytuacje innych. Coraz bardziej też rozumiemy, jak to działa. Im bardziej jesteśmy otwarci na siebie, tym mocniej też otwieramy się na to, co jest wokół nas, na tych, którzy są obok, na tych, którzy są daleko, ale mamy z nimi połączenie. I jesteśmy wrażliwi na każde drgnienie, bo kiedyś coś nas poruszyło i to w nas pozostało. To zmieniło coś w nas i już nigdy nie będziemy tacy, jak byliśmy, bo rozpoczął się nowy proces, zmiana, która trwa bezustannie, w której coraz bardziej głęboko jesteśmy wrażliwi, coraz mocniej odczuwamy te połączenia i więzi i coraz silniej trzymamy się za ręce. I myślę, że najbliższy czas to będzie odkrywanie tych wzajemnych powiązań. Odkrywanie, jak one są silne, jak są nam potrzebne i jak są nierozerwalne.